Cześć, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj taki spontaniczny materiał. Na zasadzie włączyłem coś filmowego, wstawiłem siebie i jedziemy na żywo. Znaczy, nie na żywo, po prostu nie edytuję tego. Co wyjdzie, to wyjdzie. Zobaczycie moje błędy, będzie wesoło, nie? No, to będzie ciekawie, myślicie, nie? No, aż tak źle nie będzie. Może aż tak często się nie będzie. Ogólnie witam jeszcze raz serdecznie. Ci, którzy mnie nie znają, nazywam się Uber Strike z kanału Od Gracza dla Graczy, albo inaczej Konrad, jak ktoś by chciał zwracać się do mnie po imieniu. No i słuchajcie, gram sobie w Overwatch, bo ten filmik będzie dotyczył głównie tej gry. Niecały rok, prawda, około 1 czerwca, prawie po premierze, zaraz zacząłem grać w tę grę. I przyznaję, bardzo, bardzo mnie wciągnęła. To chyba jeden z lepszych FPS-ów obecnie na rynku i trzeba przyznać, ma swój pomysł na siebie. Dobrze się sprzedaje, jest dobry graficznie, ale przede wszystkim ma cały czas ulepszane zasady. Zresztą, czego spodziewać się od Blizzarda, tak? No, oni produkują gry, które przeważnie są dopracowane. Ciężko mi znaleźć grę niedopracowaną w ich przypadku. No, mniejsza o to, grałem chyba we wszystkie gry Blizzarda, więc... Chyba we wszystkie. No, mniejsza o to, przemyślenia zostawmy na kiedy idzie. Co lubię poza Overwatch, jeżeli się pytacie? No tam Star Wars Battlefront, grywałem troszkę menadżerka, troszkę jakieś wyścigi, troszkę Titanfall 2. To możecie znaleźć u mnie na kanale, ale nie teraz o tym. Do Overwatch. Jeżeli lubicie tę grę, na pewno gracie w nią dosyć często. Jeżeli oglądacie mój kanał w tym momencie, to na pewno należycie od osób, które szukają ciekawych rzeczy. Muszę wam też powiedzieć, że Overwatch jest taką grą, która jednak czasami powoduje taką małą nerwicę. Macie tak, nie? Co do tych ciekawych rzeczy, to takie nawiązanie, że jeżeli gramy rankedy, oczywiście. I gramy te rankedy i nagle takie... jeden mecz, drugi mecz. Ja wam powiem, nie wbiłem dużej rangi. Nigdy nie byłem gdzieś wysoko. Po prostu gdzieś zawsze miałem pecha, ja tak uważam. Ale co najważniejsze, mam pozytywne nastawienie. To nieważne, czy gram na randze Mastera, Hipermastera, Turbomastera. Nie wiem jeszcze, jak jest to tam rangi. Kurczę, gra w Overwatcha, nie wiem, jak jest to rangi. Nie no, żartuję, wiem, jakie są. Spokojnie, siedzę gdzieś w okolicach złota i jest mi dobrze. I nie narzekam z tego powodu. Oczywiście gratuluję wszystkim dobrym youtuberom, lepszym youtuberom ode mnie wyższej rangi, jasne. Spoko. Ja wolę rzetelne, konkretne materiały, ale przede wszystkim, i jeszcze raz to podkreślę, przede wszystkim zabawa z gry. Fan, jeszcze raz fan. Bawię się dobrze, nagrywam wam, wy się bawicie dobrze, mam taką nadzieję, oglądając mnie, słuchając tych moich pierdół. No, mniejsza o to. Jest okej, według mnie. To jest najważniejsze. Jeżeli macie zabawę z gry, to możecie grać w Tetris przez 20 lat i dalej będzie ta zabawa z gry, nie? No, co do Overwatch. Słuchajcie, kiedyś dostałem pytanie, żebym nagrał poradnik, jak zacząć. Może to nie będzie ten poradnik, jak zacząć, ale takie 2-3 słowa do graczy, którzy chcieliby. Po pierwsze, nie grajcie sami. Jasne, łatwo jest powiedzieć, że nie mam drużyny. Słuchajcie, jest tyle forów w Polsce, między innymi ja współpracuję bardzo z Overwatch Polska, tak? Tam wejdziecie sobie na Facebook, gdzie macie link na dole i możecie sobie znaleźć grupę. Bez problemu. Co z tego wyjdzie? Sądzę, że jak się nie spodoba, szukajcie nowe. Druga rzecz, nie grajcie tak szybko. Macie ten 25 level, nie wbijajcie od razu na rankedy. Głupota. Ograjcie się. Ograjcie się jeszcze 5-10 postaciami. Nie grajcie tylko tak zwanymi postaciami, które są hejtowane, czyli Widow i tak dalej. No mi akurat to przyszła Widow, bo jest na filmiku. Ona jest hejtowana tylko właśnie dlatego, że jest bardzo specjalistyczna. To jest dobra postać. Przepraszam? Każda postać jest dobra w Overwatch. Tylko trzeba nią umieć grać. Jeżeli ktoś by mnie zapytał, ilu znam dobrych Genji, a gram Rob w Overwatch, to muszę szczerze powiedzieć, że znam tylko dwóch, a grałem miliony gier. I tylko dwóm osobom powierzyłbym swoje konto Overwatch. Na zasadzie, że graj ze mną. Jeżeli ten mecz wygramy, przegramy, to... I oni dają dobrze Genji. Nie jestem tego pewny. I nawet jak przegramy ten mecz, to on dawał z siebie 100% i co najważniejsze, wiem, że dobrze gra. Dobrze grał.
potrafi ogarniać tą postać, wiecie, skoczyć. Rozumiecie, to są kluczki, tajemnice, które przy każdej postaci wychodzą gdzieś dopiero po pewnym czasie. I to jest następny punkt. Ale zarazem musicie też mieć na uwadze, że każda postać jest innego poziomu. Żołnierz to zupełnie inna technika gry. Złomiarz, jasne, walę tymi granatami, coś mi wpadnie pod ten granat, nie? Ale granie supportami? Też nie bójcie się grać supportami. Support jest potrzebny w drużynie. Nagle pojawia się 5 DPS-ów, jeden tank w drużynie i wszyscy piszą, kto weźmie DPS-a, drużyna po prostu troli. No tak, właśnie, no ten co napisał pierwszy, kto weźmie, przepraszam, DPS-a, kto weźmie healera. Powinien pierwszy wziąć właśnie healera do leczenia. No, bo mu tak bardzo potrzeba, tak? Bo bez killera nie potrafi żyć. To nie, to są oczywiście moje teorie spiskowe, więc nie martwcie się. Ale prawda jest taka, nie grajcie za szybko, poczekajcie. 40, 50 poziom, sądzę, że to jest optymalnie. Grajcie z drużyną, to jest druga rzecz. I przede wszystkim grajcie z głową. Nie grajcie osobami, którymi nie potraficie. Nie, na siłę nie zmieniajcie, ale też zmieniajcie wtedy, kiedy trzeba. To tak ciężko to określić w takich kilku słowach w tym momencie, no ale co wam powiem. To, że Overwatch naprawdę jest grą wartą polecenia i przede wszystkim zainwestujcie w nią, jeżeli jeszcze nie kupiliście, kupcie sobie, bo na pewno te godziny zagrane w Overwatch nie będą stracone. No i przede wszystkim być może zagramy ze sobą, nie? Jestem na takim poziomie, że prawie każdy może ze mną zagrać, oprócz tych... Ale nie wiem, czy bym chciał... Mój poziom gry nie jest na tyle dobry. Z chęcią bym ich poglądał i pokomentował, jeżeli mam wybrać. Słuchajcie, druga rzecz to taka, że niedługo na moim kanale wbija 200 subów. Być może to ty, drogi widzu, jesteś tym 200. Jeżeli jesteś, to bardzo fajnie. Nie myśl, że z tego powodu dostaniesz od razu nagrodę. Nie, nie, nie. U mnie nie ma nic łatwo. Nie trzeba coś polajkować, polubić. Właśnie, jeżeli nie aktywowaliście sobie gdzieś, przepraszam, kamera tu, to tu, jest ten dzwoneczek, możecie go sobie aktywować, wtedy będziecie wiedzieli, co dzieje się cały czas na kanale. No i co najważniejsze, gdzieś w okolicach 200 suba zrobimy konkurs. I na tym konkursie pojawi się, uwaga, uwaga, widzicie? Tak, będą takie medaliki, będą słuchaweczki, będzie myszka, więc będzie dużo gratisów dla graczy, których lubię. Którzy zasłużą, zresztą dla was, no kurde. Z powodów czego? Overwatcha, więc zbliża się to nieuniknionymi krokami, ale cieszy mnie to bardzo, bo kanał powoli się rozwija i ja, i ekipa od gracza dla graczy bardzo, ale to bardzo dziękujemy wam za to, że jesteście z nami, bo tak naprawdę możecie wybrać 10 innych youtuberów, którzy mają o wiele większą oglądalność, a wy wybieracie nas, takiego skromnego, który bawi się przede wszystkim grą i eksperymentuje. W tym momencie właśnie oglądacie jeden z tych eksperymentów. Ciekawe, ile subów mi ubędzie. Dobra, mam nadzieję, że żadnego. Mam nadzieję, że przybędzie z 5. Zbliżymy się do tej magicznej granicy bardzo, bardzo. No dobra, ja będę kończył to bardzo, bardzo. I mam nadzieję, że spodobało wam się to. Jeżeli taki filmik podoba wam się, to co zrobiłem teraz, dajcie to znać w komentarzach. Jeżeli nie, też dajcie znać w komentarzach, to dosyć cenne. Będę miał lekcję na następny raz. I co mogę wam powiedzieć? Lubię was, wy lubcie mnie, będzie więcej Overwatcha. No i co najważniejsze, będziemy razem wspólnie się bawić. A jutro, czyli we wtorek, bodajże to jest 9 maja, jeżeli oglądacie to dzisiaj w poniedziałek, to będzie 9 maja, jeżeli oglądacie to we wtorek, to dzisiaj. Ach, jak ja lubię sobie komplikować życie. No to będzie streaming z Overwatcha. Pewnie jakiegoś rankeda zagram, ale nie obiecuję ich dużo, bo ostatnio staram się grać tak, by jeszcze niżej nie spadać, więc ostrożnie, ostrożnie. No dobra. Dziękuję bardzo wam za to, że jesteście ze mną. Od gracza dla graczy dziękuję wam, widzowie.